No właśnie, Robert Lewandowski, gol w kolejnym 14 meczu. Tu mamy plan Via Play, transmisji Via Play w najbliższym tygodniu. To ponieważ jutro jest Bundestag i pewnie tam będzie więcej. Bożeckiego muszę usunąć z Bundestag, bo się nie zwolnił z magazynu. To widzisz, telewizja go nowa pochłonęła i nawet się nie zameldował, że wylatuje dzisiaj do Moskwy. Czwartek. Ponieważ niektórzy widzowie pytają, jak na przykład Kuba Jóźwik, jak długa rekonwalescencja Lewego, czy to coś może zmienić w kontekście walki o kolejny rekord bramek w Bundeslidze, zwłaszcza że Erling Haaland tutaj strzela dwie bramki i goni i ucieka właściwie. Ale fałszywy alarm, tak? Lewemu nic nie jest i z Barceloną ma na Camp Nou wystąpić. 58 minut, tego chyba dawno nie było w Bundeslidze, żeby Roberta tak szybko zmieniać, ale też chyba Nagelsmann w głowie miał to natężenie meczów i jednak wybiegane spotkanie z Anglią przez Lewandowskiego. W trzech spotkaniach reprezentacji wystąpił Robert. Wiemy, jak wygląda ten terminarz najbliższych tygodni też dla Bayernu Monachium. No, Lewandowski cały czas strzela. W tej chwili chyba dwóch meczów mu brakuje do zrównania się z Gerdem Millerem, jeśli chodzi o mecze kolejne z bramką w Bundeslidze. Patrzyłem, że to są mecze z Günther Fürth, tak? No to Krojta. W najbliższej kolejce Bochum. Tak. Bochum i Greuther Fürth. Tak. Do zrobienia. Tylko, że wiesz co, w przypadku Roberta to chyba nie ma też tutaj jakby sensu prognoza, bo czasami teoretycznie wychodzi na tych najsilniejszych rywali i strzela po trzy, a jak sobie ostrzymy zęby, że jest ten słabszy rywal i strzeli pięć, Ale czy zauważyliście, że Lewy znów zmienił sposób wykonywania rzutów karnych? Zaskoczył wszystkich, czekaliśmy aż znów na dwa tempa, a tutaj nagle... Chyba dopiero następny rzut karny potwierdzi, czy zmienił. Wydaje mi się, że już tak się bawi, że pomyślał sobie... A kopnę tym razem bez tego zatrzymania i zobaczymy. Niech się ludzie zastanawiają. Będą tydzień dyskutować, za tydzień znowu kopnę z zatrzymaniem.